Ale nie jestem żonaty z pudelkiem. Ale może mały romans? Nie, nie. Zoofilia, broń Boże. Jesteśmy? Panie pośle, powiedział pan, że prezes Jarosław Kaczyński nie ma żony, ponieważ poświęcił się Polsce. No owszem, nie wypieram się tego. Może żadna mu się nie podobała po prostu. Albo on żadnej. No, rozumiem, że Pudelek się zajmuje teraz żonami, choć to jest redakcja, która się zajmuje zwierzętami. No, jako miłośnik zwierząt chętnie porozmawiam na temat dobrostanu zwierząt, a nie żon. Czy ale panie pośle, bo ja całkowicie poważnie chciałam zapytać, czy uważa pan w takim razie, że na przykład pan prezydent Duda nie oddał się w pełni Polsce, ponieważ ma żonę? A to proponuję zapytać prezydenta Dudę. No ale o żonie prezesa Kaczyńskiego się pan wypowiadał. O żonie prezydenta się wypowiadać nie będę. Skąd pana wiedza na temat kobiet w życiu Jarosława Kaczyńskiego? Ponieważ dla nas jest to bardzo ciekawa kwestia. Szukaliśmy wzdłuż i wszerz i my wiemy niewiele na ten temat. A skąd pana wiedza? To szukajcie dalej. No to jestem u źródła niemalże. Skoro pan wie, dlaczego nie ma żony, to może pan nam powie. Życzę powodzenia. Ja już się na ten temat wypowiedziałem. Dlaczego prezes Kaczyński nie ma dzieci? No jak nie ma żony, to i nie ma dzieci. O Jezu, żyjemy w XXI wieku, panie pośle. No tak, ale nasza młodość była w XX. No to XX wiek to też jeszcze nie XIX, a nie XVIII. To prawda, ale jako partia konserwatywna nie miewamy dzieci spoza związków małżeńskich.